Ja bym chciał Cię jeszcze zapytać o opalanie sztuczne. Czy to jest dobre? O solarium? Tak. Wiesz co, solarium może być fajne dla osób, które na przykład chcą podnieść sobie zimą poziom witaminy D3. Tylko też znowuż pytanie, czy my rzeczywiście zimą powinniśmy z tego solarium korzystać. Natomiast solarium nie daje tyle benefitów, co daje nam światło słoneczne. Poza tym no, w solarium mamy tylko promieniowanie UV, więc jeśli ktoś będzie permanentnie się na to wystawiał bez podczerwieni, to też może w dalszej perspektywie doprowadzić do rozwoju różnego rodzaju chorób. Więc ewentualnie to raczej w godzinach porannych i to jakieś takie krótkie ekspozycje typu 5 minut, 3 minuty. I to tylko po to, żeby po prostu podnieść sobie poziom witaminy D3, bo za to jest odpowiedzialny UVB, solarium ma właśnie UVB, więc to jest jedyny benefit, który ewentualnie można z niego osiągnąć. Natomiast, no mówię, w dłuższej perspektywie to nie jest słońce, więc te wszystkie pozostałe benefity, które omówiłam, plus brak podczerwieni, no na dłuższą perspektywę na pewno nie będą działać korzystnie. Czyli lepiej tego unikać, jeżeli się zwraca uwagę na No, zdrowie. lepiej po prostu korzystać ze słońca, tak? No Korzystamy tak. ze słońca, korzystamy z zimna, korzystamy z postów. To wszystko są darmowe narzędzia, naturalne narzędzia. To jest czysta natura, więc dużo lepiej wyjdziemy, korzystając na dużo więcej benefitów otrzymamy, korzystając z natury, a nie ze różnego rodzaju substytutów tej natury. Dokładnie tak. Tak samo jest z suplementacją witaminy D3 chociażby. Tak. A najlepsze jest to, że ostatnio czytałam różnego rodzaju badania, to tam normalnie w badaniach jest zalecone, że zamiast wychodzić na słońce, bo przecież słońce jest takie złe i takie niedobre, to powinniśmy tą witaminę D3 suplementować. Także no, paranoja po prostu, no niestety. Jeszcze pytanie o wchłanialność tej witaminy D3, bo też jest z tym różnie. A chcecie Tak. jeszcze. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju, 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!